Tutaj warszawiacy są katolicy, powinni wiedzieć, że grekokatolicki kościół, czy ten taki ukraiński, to nie jest czysty prawosławny. Ale ponieważ w Warszawie nie ma ludzi prawosławnych, raczej wcale nie ma, to nikt tego nie może zauważyć, nie może powiedzieć, że ukraiński kościół jest grekokatolicki i że to nie jest kościół prawosławny, bo wierzą w papieża.